teraz musi z powrotem po tym wszystkim się przeładować i jechać z kolejnym transportem, także jesteśmy troszkę na nasłuchu. Przyjaciele, chcę dzisiaj powiedzieć na temat myśli apostolskiej, na temat tego, co jest takim przewodnim tematem, tematem wręcz, takim, taką właściwie tematem, ale takim tematem życiowym dla nas. Jesteśmy ruchem apostolskim i ten ruch apostolski to nie jest ruch z nazwy, tylko z przekonania. Nasze przekonania są związane z apostolstwem. To nie jest nazywnictwo, czy też jakaś forma gloryfikacji nas, jak to częstokroć w religii bywa, że ludzie jakoś tak się nazywają. Natomiast my apostolstwem nazywamy cały ten ruch, ponieważ ruch jest oparty na myśli apostolskiej. Ja o tym chcę dzisiaj mówić, bo to jest nie do końca rozumiane przez ludzi, ale ja bym chciał być pewny przede wszystkim, że to będzie przez nas rozumiane. I potem przez tych, którym my to będziemy wkładać do serc. Ale dlaczego to musi być przez nas rozumiane? Bo jeżeli to stanowi myśl naszego życia, to z tym będzie związane całe nasze życie. Widzicie, z apostolstwem, jeżeli się ma myśl apostolską, jeżeli takie coś ci się w życiu przydarzyło, to jest to związane z całym twoim życiem. To nie jest związane z wykonaniem jakiejś rzeczy, jakiegoś zadania. Ponieważ apostolstwo to nie jest zadaniowość. To nie jest zrobienie czegoś. Widzicie, w zasadzie, jeżeli chodzi o takie szeroko pojęte nazywnictwo, to urzędów bożych, to w zasadzie dwa z tych urzędów, czyli apostołowie i prorocy, to są ludzie, którzy posiadają myśl. Myśl apostolską, czy też myśl proroczą. Pozostałe urzędy, one wykonują pewne zadania. Wszelka forma ewangelizacji jest zadaniowa. Wszelka forma duszpasterstwa i nauczania jest zadaniowa. Ale myśl prorocza, myśl apostolska, to jest kierunek życia człowieka. Kierunek życia. I można robić wiele rzeczy, mając myśl apostolską, czy też myśl proroczą. Byciem człowiekiem w myśli apostolskiej, czy też w myśli proroczej. W liście do Rzymian 1:5 jest napisane: otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Taki jest zapis. Ja na razie sobie stanę na tym zapisie i chciałbym, żebyśmy o tym zapisie troszkę sobie porozmawiali. Ponieważ on kształtuje moje poglądy. To na nim są ukształtowane moje poglądy. Natomiast niestety, tak jak większość głównych myśli w Piśmie Świętym, tak i ta myśl jest krzywo przetłumaczona, źle zinterpretowana. Wiecie, akurat jesteśmy teraz w stanie, znaczy w czasie takim, kiedy podjęliśmy działania związane z przetłumaczeniem Biblii, przed Nowego Testamentu. Tłumaczymy na nowo Nowy Testament. I dzisiaj gotowy już, że tak powiem, do takiej korekty.
ale już takiej korekty właśnie stylistycznej jest, czyli duchowo gotowy, jest list do Galacjan. I zatrważające są różnice. To jest zatrważające różnice w stosunku do tego, co nam podano, a stanu faktycznego, który jest. A jest to jeden przecież właściwie czołowy list związany z postawieniem na dwóch szalach wagi prawa i łaski. List do Galacjan jest skonstruowany w tym celu właśnie. Powstał, aby rozdzielić mentalność prawa od mentalności łaski. To jest najsilniejszy, najbardziej skompensowany przekaz. Nie ma silniejszego i bardziej skompensowanego przekazu związanego z tym zagadnieniem właśnie. A różnice są dramatyczne między tym, co jest napisane w naszych klasycznych Bibliach, a tym, jaki jest stan faktyczny. Więc tylko na tym przykładzie jestem w stanie stwierdzić, jak wiele jest takich mankamentów w Piśmie Świętym. I ten werset, który tutaj czytamy, a który stanowi dla mnie taką mocną podstawę funkcjonowania, jest też tak w ogóle źle rozumiany. Przeczytam wam ten zapis, bo chcę, żebyśmy to zobaczyli najpierw z Biblii Gdańskiej. Wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu władzy między wszystkimi narody dla imienia Jego. I teraz tak. Pierwszą rzecz, na której chcę się zatrzymać, to jest to, że otrzymaliśmy. To słowo w pewnym sensie wyklucza pewnych ludzi, pewną grupę ludzi z poruszania się w przestrzeni apostolskiej. No bo ktoś otrzymał, a ktoś nie otrzymał. I ktoś mówi, ja nie otrzymałem, więc ja nie wchodzę w te tematy. Ale słowo użyte tutaj, greckie, lambado, ono mówi dokładnie wziąć sobie żonę. Odebrać coś komuś. Uprowadzić gwałtem. Zrozumieć dogłębnie. To słowo było używane w takich przestrzeniach. A więc słowo otrzymaliśmy nie jest związane z tym, że ktoś ci coś dał, jak tutaj przetłumaczono, tylko że sam to wziąłeś. Sam to wziąłeś. Ktoś mówi tak, kto cię mianował apostołem? A ja mu odpowiadam tak, sam sobie to wziąłem. Tak, jak powiada Pismo. Sam sobie to wziął. Bo to było do wzięcia. Tylko trzeba było o to co? Zawalczyć. Wziąć gwałtem. Trzeba było to wyrwać ze środowiska duchowego. Wziąć to trzeba było. A więc wzięliśmy łaskę i apostolstwo. Słowo tutaj użyte to apostole. Wyprawienie czy też wysłanie. Wyprawienie czy też wysłanie wraz z wyposażeniem. Kiedy Grek mówił do Greka, to słowo apostole to oznaczało, że zostaje wysłany i jednocześnie jest wyposażony. Mówiono mu, już masz wszystko, a więc idź. Te słowo ma głęboki korzeń i ten korzeń mówi wysłać przez wygnanie. Ze względu na coś. A więc było to tak silne słowo, tutaj użyte, aby ludzie zrozumieli, że apostolstwo
jest czymś, co wymaga od człowieka nie tylko wyrwania tego z rzeczywistości duchowej, ale w pewnym sensie zdecydowania się na to, aby być w to wrzuconym w całości. Bezpowrotnie. W apostolstwo jest się wygnanym. Wpadłeś w to i już tam siedzisz. I wyjść stamtąd nie możesz. Jest to dla ciebie zbyt głębokie zjawisko i zbyt mocna sprawa, abyś mógł z tego wyjść. Apostoł to nie jest ktoś, kto zrezygnuje ze swojego apostolstwa. Osoba rezygnująca ze swojego apostolstwa nigdy tak naprawdę go nie wzięła. To słowo jest bardzo zbliżone swoją siłą wyrazu do zbawienia. Rozumiecie? Tak jak stracić nie możesz zbawienia, tak w pewnym sensie apostolstwa, ale nie dlatego, że ktoś otrzyma, że ktoś rękę na tym trzyma i tego apostolstwa ci nie daje odrzucić, ale dlatego, że jesteś tak głęboko w nim utopiony. Jesteś wygnany. Jesteś wrzucony w to środowisko duchowe. A więc wzięliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa, wiary, wszystkie narody. To słowo abyśmy, to jest słowo cis i czyta się ze względu. Ze względu. A więc otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo ze względu. Z jakiego, tutaj mówię, z jakiego powodu my otrzymaliśmy? Nie aby coś zrobić. Słowo określone jako posłuszeństwo tutaj oznacza uważne słuchanie i zgadzanie się z tym, który wypowiedział dane słowa. Ten zapis, że apostolstwo jest po to, aby przyprowadzić do wiary inne narody, jest bardzo błędnie przetłumaczony. Bo ten werset w ogóle nie mówi o tym, że po to jest apostolstwo. Bo ten werset w ogóle nie wyjaśnia, po co jest apostolstwo. On tego w ogóle nie mówi. On mówi, ze względu na co człowiek staje się apostołem. Dlaczego on stał się apostołem? Dlaczego ten człowiek zdecydował się być apostołem i postanowił żyć jako apostoł? To słowo to mówi. Ponieważ idąc dalej, na przykład słowo pomiędzy oznacza z uwagi na to, co cię otacza. Słowo wszelki to słowo, które mówi wszystko to, co ciebie otacza. A te słowo narody to etnos. Dokładnie oznacza kastę, ludy jakieś. Słowo, które zostało użyte jako dla imienia Jego, dalej kontynuowane, oznacza z powodu wielkości. Słuchajcie dalej. Imienia, greckie słowo imię tutaj, to nazwa, którą zapoznałeś przez osobisty kontakt. A słowo
jego to słowo określające siebie samego. I kiedy złożysz do kupy ten cały przekaz, to brzmi on w ten sposób. W sposób zdecydowany i dogłębny odebraliśmy od Boga i zrozumieliśmy niezasłużoną przychylność Boga dla nas oraz Bożą zdolność w nas, a także to, że jesteśmy wyposażeni i na zawsze wysłani przez Niego. Kropka. Sprawy te odebraliśmy od Boga ze względu na nasze uważne słuchanie Go. Kropka. Zgadzanie się z Nim oraz poddanie się. Kropka. I zastosowaliśmy je w praktyce. Pomimo przebywania między wszelkimi ludami, wszelkimi rodzajami ludzi, nas otaczającymi, zdecydowaliśmy się w ten sposób żyć ze względu na wielkość naszej tożsamości. O co chodzi? Apostolstwo jest ściśle związane z tym, że posłuchałeś Boga, zdecydowałeś się na to, aby uwierzyć Mu w to, kim jesteś, czego pragniesz, czego chcesz, i rzuciłeś się w wir życia, aby to zastosować. Ten werset nie mówi o tym, że apostoł to jest postać, która ma iść, budować, nauczać, czy cokolwiek innego robić. Ten werset mówi o tym, kim jest apostoł. Co to jest za postać? Co to za konstrukcja jest? Jaki to człowiek jest? Rozumiecie? Dlatego apostolstwo jest ściśle związane z Twoją osobą. Z Twoją osobą. Apostołem się jest, albo się nie jest. Ale jeżeli apostołem się jest, to jest się dlatego, że wybrało się to spośród tysięcy innych możliwości. Zdecydowało się na to, bez względu na koszty, jakie tutaj są. A zrobiło się to dlatego, bo się rozpoznało swoją prawdziwą tożsamość. Siłę, którą wprowadził w nas Chrystus. Apostolstwo jest bardzo związane z człowiekiem. Z osobowością człowieka. Wielu ludzi uważa, że zrobienie czegoś czyni z niego apostoła. Nie. Apostoł to charakter. Apostoł to skumulowane zdolności. Apostoł to ambicja tworzenia. To jest apostoł. To jest apostoł. Na apostoła nikt się nie może mianować. Nikt nie może powiedzieć, idź, bądź apostołem. Nie. Apostolstwa nikt nie może udzielić. Rozumiecie? Nikt tego nie może zrobić. Apostolstwo się przyjmuje. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Pytanie, które musisz sam, na które sam sobie musisz odpowiedzieć. Czy ty przyjąłeś apostolstwo do swojego życia? Czy ty je wziąłeś? Bo jeśli go nie wziąłeś, to myśl apostolska będzie ci obca. Obca ci będzie. Ludziom jest obca myśl apostolska. Wielu ludzi, którzy są w różnego rodzaju działaniach, służbach, ona nie rozumie myśli apostolskiej. Ona nie pojmuje tej myśli. Ona mówi, czemu to robisz?
Czemu nie pozwolisz, żeby coś się działo, płynęło swoim trybem? Ale Ty jedynie wiesz, głęboko w środku, że jest to niespójne z tym, kim jesteś. Że w Twoim środowisku taka rzecz nie może się dziać. Wielokrotnie ktoś pyta, czemu to, czemu te rzeczy rozpocząłeś? A Ty wiesz, że rozpocząłeś je tylko dlatego, bo jest to spójne właśnie z Tobą. Nie masz innego życia. Nie posiadasz innego życia. Człowiek, który przyjął apostolstwo, nie ma innego życia. On go nie ma. Nie ma. Nie ma. On nie ma dokąd się udać. Rozumiecie? On nie ma powrotu. Z każdego miejsca wrócisz, ale nie z apostolstwa. Z tego nie wyjdziesz. Apostolstwo to wykorzystanie łaski w 100%. Otrzymaliście łaskę i apostolstwo. Apostoł to człowiek, dla którego łaska to nie jest slogan. To nie jest slogan. To nie jest coś, co on w ogóle, o czym on czyta w piśmie. Niezasłużona Boża przychylność i Boża zdolność człowieku jest dla apostoła oddechem. Oddechem. To jest jego oddech. On nie ma dylematów. Apostoł nie ma dylematów. Nie ma dylematów. Dzisiaj niektórzy z Was byli świadkami tutaj chłopaka, który miał dylemat. On miał dylemat. Dlaczego miał dylemat? Bo on nie miał myśli, bo nie ma myśli apostolskiej. Dla niego Jezus to osoba, którą się broni. Obrona. Jezus jest obroną. Bo trzeba mówić Jezus. Nie. Nic nie trzeba. Niepotrzebne to nikomu. A przede wszystkim Jezusowi. Niepotrzebne to nikomu. Wystarczy, że jesteś Ty i prezentujesz Jezusa. I to jest wystarczające. Wystarczające. Wiecie, co robi apostoł w swoim życiu? Kiedy człowiek się w ogóle zdaje sobie sprawę, że jest apostołem, wiecie, co robi? To jest bardzo ważna rzecz. Posłuchajcie, opuszcza tarczę Bożą. Apostoł nie chroni się Bogiem. Apostoł nie ma takiej mentalności chronienia się Bogiem. Rozumiesz? W imieniu Jezusa. Nie. Idziesz po prostu przez życie, rozumiesz? Idziesz przez życie. Idziesz przez życie. I to wszystko. Jesteś tak pewny, że Bóg jest w każdym twoim kroku, że nie informujesz o tym całego środowiska wokół. Wiesz, kogo informujesz o tym? Ludzi, którzy potrzebują tego Jezusa. Nikogo więcej. Nie chronisz się za Bogiem. Każdy się będzie chronił za Bogiem, ale nie apostoł. Bo dla niego łaska to oddech. On w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Rozumiecie? To jest myśl apostolska. Apostolstwo jest wiecznym posłannictwem. Posłannictwo to bazuje na całości życia posłanego. Apostoł nie ma urlopu od apostolstwa. Nie ma weekendu. Nie ma wolnych dni. Nie istnieje dla niego podział na sakrum i profanum. Na kościół, dom, pracę, biznes. Rozumiecie? Tak apostoł nie ma. On tym żyje i tym oddycha. Jest przez cały czas takim człowiekiem. Przez cały czas. W domu, w relacjach z mężem, z żoną, z dziećmi. On się nie może od tego uwolnić. Jeśli możesz się uwolnić od tego, to nie jesteś myśli apostolskiej. To nie rozumiesz tej myśli. Jeśli umiesz to rozdzielić w sobie,
Rozumiesz? Umiesz zrobić sakrum i profanum, to znaczy, że to w ciebie nie wrosło jeszcze. To nie wrosło w ciebie. To musi w ciebie wrosnąć. Ich nazywano omiecinami tego świata. Dlaczego ich nazywano omiecinami? Co to była? Co to było? Co to były za rzeczy? To chodziło o to, że oni są fanatyczni. To była fanatyczna grupa. Fanatyczna. Nie chora na głowę. Nie chowająca się za Bogiem. Nie religijna. Ale fanatycznie podchodząca do zjawiska. Pod każdym względem stosująca łaskę w swoim życiu i w życiu środowiska, w którym jest. W którym byli. Apostolstwo posiada odpowiednie wyposażenie. Posłuchajcie, nie można wyuczyć kogoś na apostoła. To jest niemożliwe. To niemożliwe. Można kogoś nauczyć różnych rzeczy. Na przykład można kogoś nauczyć ewangelizować. Rozumiecie? Można kogoś nauczyć poruszać się w darach Ducha Świętego. Można kogoś nauczyć nauczać. Można kogoś nauczyć różnych rzeczy. Ale nie można kogoś nauczyć być apostołem. To niemożliwe. Apostoł wstaje rano i rozumie jak apostoł. Powiem ci więcej. Zważywszy, że przed założeniem świata Bóg powołał cię na apostoła, to jeszcze przed narodzeniem z Bożego Ducha byłeś człowiekiem, w którym przejawiały się te cechy. Dopiero później odpaliłeś się, mając Świętego Ducha. Ale przed narodzeniem z Bożego Ducha ty byłeś takim człowiekiem. Byłeś człowiekiem, który na przykład miał ideę. I ta idea potrafiła stać się dla niego Bogiem. To były chore idee, nieważne jakie. Ale apostoł żyje ideą. On nią żyje. Ktoś tylko ją ogląda z boku. Mówi, o co tam, co ty w tym widzisz? Jak to co w tym widzę? Jestem pasjonatem tego. To jest wspaniałe, to jest w ogóle rewelacyjne. I chcę w tym żyć, chcę taki być. Co się tak nakręcasz? Nie nakręcaj się. Apostolstwo posiada absolutne wyposażenie do tego, co robi. Nie przychodzi do Boga i nie mówi, Panie, naucz mnie teraz, jak być apostołem. To się nie mieści w głowie apostoła, żeby takie coś robić. To się nie mieści w jego głowie. Wiecie, dlaczego to się nie mieści w jego głowie? Bo apostoł, on wie, co robić? On do Boga wiecie, z czym przychodzi? Posłuchaj teraz. Powiem ci coś, co jest przeciwne do tego, co głoszę w stosunku do ludzi, którzy nie są apostołami. Apostoł przychodzi i mówi, mam plan. Przeciętny wierzący człowiek ma przyjść do Boga i powiedzieć, chcę zobaczyć plan. A apostoł przychodzi i mówi, mam plan, nanieśmy korekty. Dla niego plan to normalna sprawa. Plan to normalna sprawa. On wstaje i ma plan. To człowiek koncepcji. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Tego się nie można nauczyć. Chcę też, żebyście umieli rozróżniać
wśród ludzi, z którymi będziecie, bo wielu ludzi będzie mówiło o tym, że ja jestem apostołem. Tak się to przedstawia, bo to tak jak, to jest, bo im bardziej ktoś jest dziecinny, tym bardziej traktuje te rzeczy w ogóle jest zabawowo. Ale apostolstwo to nie dla dzieci. To film dla dorosłych. Rozumiecie? To film dla dorosłych. Człowiek, który jest apostołem, to jest człowiek, który w ogóle nie bierze pod uwagę koncepcji porażki, bo on ma plan. On nie ma koncepcji porażki. U apostoła jeden plan się kończy, a zaczyna się drugi. Rozumiecie? Od 20 lat chodzenia z Bogiem nie przydarzyła mi się sytuacja taka w moim życiu, żebym usiadł i powiedział tak, no nie wiem, co mam robić, Panie Boże. No ja nie miałem. Takie coś mi się nie przydarzyło. Ja mogłem mieć w głowie zamęt, ale wiecie, jaki to był zamęt? Bo miałem kilka planów. Te plany krążyły. Ja mówię, co tu wprowadzić? Co ja mam wprowadzić? Z której strony ten temat mam ugryźć? Jak ten klocek mam w to włożyć? Ja się nie pytałem, ja nie czekałem, żeby on się pojawił, ten klocek. Ten klocek krążył, a razem z nim trzy inne. I moja relacja z Bogiem była, Boże, który, co teraz zrobić? Czy tu, czy tam? Nie czy pojechać, tylko gdzie pojechać na przykład. Rozumiesz, o czym mówię? Apostolstwo jest samotne. Ono posiada w sobie taką nutę samotności, ponieważ ono zawsze jest z przodu. Bo to jest przywództwo. To jest duchowe przywództwo. I duchowe przywództwo jest zawsze z przodu. Jak duchowe przywództwo było z tyłu albo na równi, to nie byłoby przywództwem. Przestaje być przywódcą ten, kto przestaje iść z przodu. Rozumiecie? Przywódcy, którzy mówią, że są na równi z innymi, nie są przywódcami. To po prostu starsze rodzeństwo. Wielu pastorów, liderów stało się starszym rodzeństwem dla swoich ludzi na przykład. Starszy brat czy starsza siostra. Tylko starszy brat czy starsza siostra nie dają poczucia bezpieczeństwa ludziom. Poczucie bezpieczeństwa daje ojciec czy matka. A ojciec czy matka, jak wiecie, różni się wiekiem od dziecka. I to się zasadniczo różni. Zasadniczo. Rozumiesz? Jest różnica czasowa między nimi. Jest różnica czasowa. Apostolstwo jest w pewnym sensie samotne, bo nie jest rozumiane przez tych, których kocha. I apostolstwo się musi z tym zgodzić. Myśl apostolska musi to rozumieć. Że nie będzie rozumiane do końca przez tych, których kocha. Nie będzie rozumiane. W apostolstwo wchodzimy przez wiarę. Czyli uważne słuchanie Boga, zgadzanie się z Bogiem, poddanie się Bogu. O tym mówi ten wers. W nie wchodzimy przez wiarę. Nie przez wiarę pod tytułem wstaję rano, wierzę, że jestem apostołem. Bzdura. Rozumiesz? To samo, co byś uwierzył, że jesteś krasnoludkiem. I możesz sobie tak wierzyć i chodzić przez całe życie, być sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Jestem krasnoludkiem. Amen. I możesz mieć kolegów czy koleżanki, którzy będą się z tobą zgadzać w modlitwie, że jesteś krasnoludkiem. Bo też są tacy ludzie. I będą się modlić, i będą na ciebie kłaść ręce, i mówisz, niech ci się stanie według wiary twojej. Bo całe życie będziesz miał swój wzrost.
I umrzesz, proszę Ciebie, nie spełniwszy, proszę Ciebie, wiary, w którą wzbudziłeś w sobie. Bo to nie była wiara, tylko to była mrzonka. Wiara jest związana z uważnym słuchaniem Boga, zgadzaniem się z Bogiem i z poddawaniem się Bogu. A następnie wprowadzaniem w praktykę zdobytej wiedzy. To jest wiara. Nie ma innej wiary. Wszystko inne to bzdura, nie wiara. Wierzę o to. Ja czasami, ja nie mam czasu czasami, żeby z kimś usiąść, ale czasami mówię, wierzę o to, chciałbym się usiąść z nim i powiedzieć tak. Posłuchałeś uważnie Boga w tej sprawie? Tak, co ci powiedział? Duże oczy są. Bo nie wie, co on powiedział. Ja mówię, to wierzysz, o co ty wierzysz? Czasami pytałem ludzi, jakie masz słowo na to. No ja wierzę po prostu. Ja mówię, nie wierzysz, ty nic nie wiesz o wierze. Jakie masz na to słowo? Nie masz słowa? To na czym stoisz? Wszystko jest możliwe dla tego, który wiesz. Na tym stoją najczęściej. Na tym ludzie stoją. Rozumiecie, o co chodzi? I może to jest wiara. Zgadzasz się z tym, co powiedział Bóg w tej sprawie? W tych dziedzinach, czy się nie zgadzasz? Zgadzam się. Dobrze. Poddałeś się w tych sprawach Bogu, czyli na przykład odrzuciłeś wszystkie zbędne rzeczy, wszystkie rzeczy, które przeczą temu zjawisku, czy nie odrzuciłeś? No nie, ale przecież Pan jest ze mną. Nie, nie Pan jest z tobą. Zadaję ci pytanie, czy odrzuciłeś rzeczy, które są przeciwne prawdzie, o której mówisz, że w nią wierzysz? Bo jak nie odrzuciłeś, to znaczy, że nie poddałeś się Bogu, przecież to proste jak drut. A po czwarte, wprowadziłeś w życie prawidła? Nie? To nie wierzysz. Nie wierzysz. Ludzie wierzą o finanse. Wystarczy wziąć kartkę papieru i zrobić im listę 10 punktów, dlatego dalej nie mają pieniędzy. 10 punktów. Wypisać. Rozumiesz? Na dzień dobry, gdy piszesz do siebie, boisz się? Większość się boi. Boi się. Ja mówię, boisz się? Przecież lęk eliminuje możliwość rozwoju finansowego. Jesteś ślepy na rozwiązania. Człowiek, który się boi, jest ślepy na rozwiązania. Pierwsza rzecz, która blokuje ludzi przed zdobywaniem pieniędzy, to jest lęk. Bo są ślepi na rozwiązania. Rozwiązanie jest masa różnych. Masa różnych rozwiązań. Ale lęk zaślepia. Już koniec, ja mówię, resztę nie musimy tych punktów nawet przerabiać. Chodzi o to, że apostolstwo bierzemy przez wiarę. Czyli ja muszę uważnie słuchać Boga w sprawach mojego życia. Nie mojego życia pod tym, co robić, tylko kim jestem. Nie co robić, tylko kim jestem. Kim jestem. Zgadzać się z Nim w stosunku do tego, kim jestem. Rozumiesz? Zgadzać się. Przykład poglądowy. Jeszcze raz z dzisiejszego spotkania. Gdybyśmy zapytali tego chłopca tutaj, czy on wierzy w zjednoczenie z Bogiem, to by powiedział tak, amen. Wiecie, 99,9% jestem pewny tego, że tak by powiedział, bo on ma prawidłowo położone fundamenty w tym temacie na poziomie intelektualnym, dlatego że jest w zdrowym kościele. I teraz posłuchajcie. Wszyscy mamy wątroby? Amen. Jesteśmy zjednoczeni z naszymi wątrobami? Nie mamy w dowodzie napisane osobno imię, nazwisko, a także wątroba, prawda? Państwo uznaje, że jesteśmy jednostką od góry do dołu jedno, prawda? Wszystko, płuca, wątroba, każdy element to jest jedna osoba. Czy my wspominamy o tych elementach, które mamy w środku? Czy przedstawiając się drugiemu człowiekowi, mówisz, nazywam się tak i tak, to jest moja wątroba, moje płuca, moje nerki. Nie robisz tak, to jest śmieszne dla ciebie. A jak się mówi do człowieka, po co gadasz o tym, że po co chcesz używać słowa Jezus, to się dziwi. Ja mówię, rozróżniasz to, bo ja nie rozróżniam.
Jezus jest ze mną zjednoczony. Ja nie muszę mówić o tym, że Jezus jest ze mną. Ja nie muszę bronić się imieniem Jezus. Komu to potrzebne? Czy mojej wątrobie jest potrzebne w ogóle to, żeby się prawidłowo, żeby prawidłowo we mnie funkcjonowała, że będę o niej mówił? Ona będzie działać, bo jest ze mną jedno. Bóg tak nie potrzebuje różnych rzeczy, a religia twierdzi, że potrzebuje. I potem powstaje taka hybryda właśnie. Różnica między tym, w co się wierzy, a co się realnie prezentuje. Gdyby człowiek wierzył w zjednoczenie, to odrzuciłby mentalność, tak, tego, że nie jest wypowiadane słowo Jezus. Bo jak wierzyć ma na przykład niemowa? Prawda? Słaba sprawa. Apostolstwo wchodzimy przez wiarę, przez posłuszeństwo w stosunku do tego, kim jesteśmy, przez realizację tego, kim jesteśmy, przez poddanie się Bogu, a więc odrzucenie wszystkiego, kim nie jesteśmy, co w jakikolwiek sposób nie kooperuje z naszą tożsamością. Wyrzeknięcie się tego, podeptanie tego i wprowadzanie w życie tego, kim jesteśmy. W 100%. Dlaczego zakładasz Kościół? Bo lubię. W ogóle nie, bo Bóg mnie posłał. Apostoł takich rzeczy w ogóle nie ma w głowie. Bóg mnie posłał, Bóg to... Dlaczego zakładasz Kościół w ogóle? Bo tylko to potrafię. Kiedyś powiedziałem komuś, mówię, w ogóle nie mam nic do zaoferowania oprócz mojego apostolstwa. Ja nic więcej nie mam. Ja nie mam nic. To mam, to ci dam. Bo to jest moje życie. Apostolstwo jest kontra wszelkiemu bezbożnemu systemowi. Dlatego ten werset mówi, że mimo tego, że nas otaczały różnego rodzaju kasty, czyli formy myślenia, różne formy w ogóle odczuwania, całe to społeczeństwo chore, mimo tego uwierzyliśmy. Co to znaczy? Znaczy, apostolstwo jest kontra wszelkiemu bezbożnemu systemowi. Apostoł to nie jest człowiek, który mówi tak, nie obchodzi mnie, co tam się wszędzie dzieje. Apostoł wszystko obchodzi. Jego wszystko obchodzi. Wszystko go obchodzi. Ja jestem zagniewany na każdą chorobę, która gdzieś się zjawia. Każdą chorobę, chorobę społeczną. Rozumiecie? Chorobę polityczną, wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko. Ja bym najchętniej w ogóle w to wszystko wjechał i to wziął poustawiał. Rozumiecie? Bo jesteś apostołem, bo masz w sobie w ogóle obraz prawidłowo funkcjonującego zjawiska Bożego. I przyglądasz się wokół, że to wszystko nie działa jak trzeba i wiesz, co w tobie rośnie? Gniew rośnie w tobie. Nie zgadzasz się z tym, nie przechodzisz obojętnie koło tego. To nie są tylko niezbawieni ludzie. Idziesz, głosisz Ewangelię i to jest normalna sprawa, że głosisz Ewangelię, bo każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek ma głosić Ewangelię. Mówisz o tym, co zrobił Jezus, bo to jest normalne. Składasz świadectwo, bo to jest normalne. Uzdrawiasz chorych, wypędzasz demony, bo to jest normalne. Ale ty jednocześnie, jako apostoł, masz niezgodę na wszelki syf, którego narobił diabeł na tej ziemi. Wiesz dlaczego? Bo traktujesz ziemię jak swoją. Apostoł chodzi po ziemi jak po swoim podwórku. To człowiek bez państwa. To człowiek bez miejsca. On się na to wszystko przygląda. Rozumiesz? Mówi, kurczę, ale syf w domu. Co tu zrobić, żeby to naprawić? I tu nie chodzi o to, że powołaniem naszym jest naprawianie ziemi globalnie, bo tak nie jest. Ale chodzi o to, co odczuwa apostoł. Odczuwa gniew.
Rozumiesz? Odczuwa niezadowolenie. Nie jest obojętny na to wszystko. Nie przechodzi sobie, ha, to mnie nie obchodzi, to mnie nie obchodzi, to jest świat, właśnie obchodzi mnie ten świat. Właśnie jestem zainteresowany, żeby ludzie się nawracali, jestem zainteresowany tym, żeby ci, którzy nie chcą się nawrócić, umarli. Tym jestem zainteresowany. Nie chcą przyjść do Boga, niech pójdą do diabła. Niech nie psują powietrza. Rozumiecie, co jest w głowie apostoła? Po co mają żyć i psuć powietrze? Jak nie chcą Boga, tak? To czego chcą? Rozumiesz? Jest kontra wszelkiej bezbożności. Apostoł. Ma to w środku. To nie znaczy, że on chodzi i jakby uwalnia te rzeczy jako w ogóle jakiś psychopata. Nie. Ale to się dzieje w środku, w jego sercu. Dlatego o tym mówię, żebyś patrzył w swoje serce. Rozumiesz? Apostolstwo jest ściśle związane z bardzo wysokim poczuciem własnej wartości, znajomości siebie. Bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Żeby rozumieć myśl apostolską, trzeba być wolnym od kompleksów, od zahamowań. Rozumiecie, o co chodzi? Musisz być wolnym człowiekiem od lęków. Wolnym w tym wszystkim. To nie znaczy, że nigdy nie będą przychodzić do ciebie złe duchy, lęki czy inne sprawy. Będą, bo do każdego przychodzą. Ale ty chodzisz jako osoba wolna w tym wszystkim. Jako wolny człowiek. Myślisz, nie, 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 nie. Znam swoją wartość, wiem, kim ja jestem. Naprawdę jestem wartościowym człowiekiem. I to, i ty to musisz wiedzieć. Nie tego, nie powtarzać to, bo tak mówi Pismo. Nie dlatego, że ktoś tak powiedział. Nie dlatego, że taka jest doktryna. Tylko ty musisz tą doktrynę głęboko mieć w sobie. Apostoł jest pogodzony ze sobą. Nie ma wewnętrznych spiętrzeń. Rozumiesz? Głęboka znajomość siebie. I dopiero taka postać, co robi? Kładzie fundamenty, buduje i wyznacza kierunki. Kładzie fundamenty, buduje i wyznacza kierunki. Taki właśnie człowiek, apostoł. I myśl apostolska to jest wszystko, co się jakby kręci wokół zagadnienia apostoła. Częstokroć dany człowiek nie musi funkcjonować jako apostoł stricte, bezpośrednio, personalnie, w takim rozumieniu, że idzie, buduje kościoły, czy też zakłada jakieś w ogóle organizacje Boże, czy coś, nie? Rozumiecie? Ale myśl apostolska jemu towarzyszy. Nawet jeśli on nie będzie nigdy robił tych rzeczy, to będzie w tych rzeczach czuł się bardzo dobrze i będzie pomocą tym, którzy to robią. Bo ma myśl apostolską. Okej, ja tego nie robię, ja nie mam takich predyspozycji, ale ja świetnie ciebie rozumiem i zamierzam być z tobą i torować ci drogę. I tak musimy też wychowywać ludzi. Rozumiecie? Oni muszą, nasze środowiska muszą rozumieć myśl apostolską. Bo inaczej będą się gubić w tym wszystkim. Będą się dziwić, czemu postępujesz tak, a nie inaczej. Ok? Czemu w ogóle nie jesteś sentymentalny? Czemu w ogóle, nie wiem, nie rozpieprza cię w ogóle to, co rozpieprza innych? Albo czemu jesteś taki napalony na jakieś fundamentalne rzeczy? Ludzie muszą to rozumieć. Czemu nie wchodzisz w pewne kompromisy? I więcej, muszą widzieć swobodę
w tym, jak ty przeżywasz to apostolstwo. Myśl apostolska to rozumienie tego, czym apostolstwo jest. Bardzo mi zależy, żebyśmy umieli się bardziej skupiać na tym, kim jesteśmy jako ludzie myśli apostolskie, a nie na tym, co mamy zrobić. Bo gdy my będziemy bardzo dobrze ogarniać myśl apostolską, to robienie rzeczy nie będzie przychodziło z jakimkolwiek problemem. To nie będzie żadnych problemów. Tak jak piekarzowi nie sprawia problemu pieczenie chleba, on się nie musi przygotowywać mentalnie, modlić dniami i nocami. Rozumiecie, o co chodzi? Piekarz wstaje rano, no tak, idzie i robi chleb. Jak ktoś by go zapytał, a pomodliłeś się, bracie, żeby dobry był chleb, a on się potrafił w głowie, ale o co kamar? W ogóle wiesz, o co chodzi? Czasami mnie ktoś pyta, pomodliłeś się w tej sprawie, ja mówię, przyznam szczerze, nie rozmawiałem z Bogiem o tym. W ogóle. Ja wcale. No, mówię, wydaje mi się, że on wie. W ogóle mam takie wrażenie, że jesteśmy jednej myśli, jednego zdania. A skąd ty to wiesz? No, bo jestem z nim zjednoczony. Tak samo jak wiem, że mam wątrobę. No. Rozumiesz? Ja wiem, kiedy moja wątroba jest ze mną jednej myśli, jednego zdania. Jak się na przykład nażrem czegoś nieodpowiedniego, to nadaje mi subtelne znaki. Na przykład, rozumiesz? Taką informację, że taką to Artur lepiej długo nie praktykować, nie? To może w ten sposób, ujmę to, tego rodzaju relacja, to tak. Natomiast nie mówiłem o tym panu. Tak dobrze się znamy, wiecie, to tak jak jest z małżeństwami, które są sobą długo. One wystarczy często, że się spojrzą na siebie i wiedzą, w czym sprawa. Nie trzeba tam rozmawiać mocno o pewnych rzeczach, bo tak jest okej. No wiadomo, w czym rzecz jest. Myśl apostolska musi nas przenikać, przyjaciele. Zespół to zespół apostolski. To, co musimy zrobić, to ile nam życia starczy tutaj na ziemi, a z tego, co wiem, to długowieczni jesteśmy dosyć. Musimy wprowadzić tą myśl do jak największej ilości umysłów. Zaszczepić. Wyprać głowy ludziom, rozumiecie? Wywalić im inny materiał źródłowy, a wprowadzać myśl apostolską. Wtedy będziemy widzieć naprawdę potężne sukcesy i zostawimy spuściznę po nas. Następne rzeczy związanych z tematami duszpasterstwa i nauczania. Ponieważ wpływamy na ludzi, jesteśmy dla ludzi bezpośrednim komunikatem Boga do ich życia. I bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy w taki sposób do tych ludzi docierali, żeby było to trwałe, żeby to przynosiło pożądany skutek, bo można ludziom i duszpasterzować i ich nauczać na dwa sposoby. Drugi sposób jest taki, że to nie przyniesie czegoś pożytecznego lub też przyniesie problem. I tak naprawdę to duszpasterze i ludzie, którzy nauczają, są odpowiedzialni za stan ludzi. Nie w takim rozumieniu, że za ich wybory, choć pośrednio też, ale za to, jak globalnie ludzie się rozwijają. Nie mamy odpowiedzialności za indywidualne przyjmowanie. Każdy przyjmuje, każdy może przyjmować, albo może nie przyjmować, albo taką dynamiką przyjmować, prawda? To tak jest z Ewangelią, że nie jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś przyjmie. Ale jesteś odpowiedzialny za to, żeby prawidłowo głosić. Nie możesz nieprawidłowo głosić. Nie możesz opowiadać ludziom nieprawdziwe Ewangelii. Tak samo jak nie możesz ludzi nieprawidłowo prowadzić. Nie możesz nieprawidłowo duszpasterzować, czy ich uczyć, bo to przyniesie negatywne skutki w ich życiu. Stworzysz
kolejne elementy problemu. A to bardzo dużo znaczy, jak ludzie są wychowani. Czasami pewnie macie takie sytuacje, że komunikujecie się z ludźmi, którzy byli inaczej uczeni, inaczej wychowywani. Teraz ty do nich mówisz i oni mówią, wow, to tak jest, nigdy o tym nie słyszałem. No przecież nawet proste cytaty biblijne o tym mówią. Ale okazuje się, że w pasterstwie, w duszpasterstwie szeroko pojętym jest coś takiego, że ludzie zamykają się wokół pewnej filozofii i nigdy dalej poza tą filozofię nie wychodzą. I dlatego nauczyciele, duszpasterzy mają tak ogromny wpływ. Ogromny wpływ. Każda osoba, która duszpasterzuje i naucza, ma ogromny wpływ na życie ludzi. I w ten sposób, w pewnym sensie, jest odpowiedzialna za ich rozwój. Jakoś jest odpowiedzialna ta osoba. Ja mam bojaźń w stosunku do tego, jak prowadzę ludzi, jak ludzi uczę. Kiedy widzę w moim życiu, że coś jest nie okej, czy powinienem coś zmienić, albo się poszerzyć, to robię. I robię to bardzo chętnie. Nie zostaję nigdy w takim miejscu jakiegoś starego światopoglądu, jeżeli widzę, że on nie działa tak, jak należy. Dlatego to jest taka służba, którą możemy ludzi bardzo pobłogosławić, a możemy ludzi skrzywdzić. Możemy ich wprowadzić w miejsce, w którym będą na przykład idiotami życiowymi, a jednocześnie wypasionymi teologicznie w ogóle ludźmi, którzy umieją odpowiedzieć na każde pytanie, świetnie znają Biblię, wspaniale każdą rzecz są w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o Słowo Boże. Ale życie w ogóle nie będą potrafić. Możemy wychować ludzi na przykład, którzy będą mocno zhumanizowani. A możemy też wychować ludzi, którzy nie będą potrafili się miłośnie skomunikować z nikim. Ale każdego można wychować. Dlatego jest ważne, czym karmisz. Ważne jest, w jaki sposób duszpasterzujesz tym ludziom. To są wszystko mega istotne sprawy. Ja sobie zdaję sprawę, że to my nie posiadamy czasu na to, żeby każdy aspekt czegoś takiego rozłożyć na kawałki, ale zanim przejdę do takich konkretnych jakby rzeczy, bardziej konkretnych, to ja chcę wam powiedzieć o ważnej sprawie, o takiej, że duszpasterz to jest człowiek, który musi doświadczyć pewnego rodzaju cudu w swoim życiu. Ten cud polega na tym, że musi odnaleźć w swojej duszy takie umiejętności ambiwalentne, takie, on musi umieć w zasadzie być każdym do stosownej sytuacji w życiu drugiego człowieka. To on musi to umieć. I coś wam powiem, tego się nie można nauczyć. To też jest coś takiego, że to tylko tutaj my możemy to wymodlić, możemy to ustanowić do naszego życia. To, że masz jakąś osobowość, jesteś tam bardziej ekspresyjny, mniej ekspresyjny, spokojniejszy, mniej spokojny, taki czy inny, to jest troszkę rzecz drugorzędna. Bo masz możliwość doświadczenia cudu i na poziomie takim, aby być dla drugiego człowieka każdym, zależnie od sytuacji, zależnie od potrzeby. Tak jak ojciec czy matka są dla dziecka takim bardzo dużym wachlarzem, bo to jest i mentor, i żywiciel, i obrońca, i też tak naprawdę jakiś tam w ogóle koordynator zabawy. W ogóle z jednej strony ten ojciec mówi poważne rzeczy do dziecka, takie wzniosłe, duże, a z drugiej strony bawi się z tym dzieckiem i głupoty opowiada. No i teraz on musi to połączyć w sobie. Jak to połączyć sobie? No jesteś poważny, tato, czy ty nie jesteś poważny? Czy ty jesteś, czy ty świrujesz, czy ty w ogóle mówisz poważnie? To można łączyć. A z czasem zaczynasz się uczyć tego, że w różnych sytuacjach
jesteś w stanie przekazać temu dziecku wartości podczas zabawy, podczas na przykład gry w coś, czy cokolwiek, głupiej jakiejś zajawki. Jesteś w stanie przekazać coś mega ważnego, mega poważnego. I tak jest z ludźmi, których mamy, na których wpływamy. Musimy być dla nich każdy. Trzeba się modlić do Boga. Boże, naucz mnie być każdym dla człowieka. Każdym dla człowieka. Przy tym duszpasterzem. I my nie możemy powiedzieć, bo mamy taki charakter, takie usposobienie. Wiecie, jeżeli wzięliśmy się za duszpasterstwo, za nauczanie ludzi, to niestety te rzeczy trzeba odstawić na bok. Ja jestem taki, się zmieni. Masz Ducha Świętego, się zmieni. Bo masz iść służyć ludziom, tak? Czy nie, to się za służbę nie bierz. No jak jest z rodzicem, nie chcesz tego dziecka wychowywać, nie chcesz o to dziecko dbać, nie chcesz wobec tego dziecka przybierać odpowiednich postaw w odpowiednich momentach, no to nie miej dzieci, no. Nie miej dzieci, bo jak ja widzę czasami, jak tam widzę, ja wiem, jak ja postępowałem wobec moich dzieci, no. Wiem, jak ja postępowałem, jak widzę cię u kogoś gdzieś, jak tam matka zaciska zęby, ciągnie to dziecko za rękę, to się zastanawiam, mówię, kurczę, mówię, szkoda mi tego dziecka. Ale niejednokrotnie sobie przypominam, że ja miałem różnego rodzaju jazdy, jeżeli chodzi o moje dzieci. I wiem, że to jest chore, to jest nienormalne i nigdy tego nie można pielęgnować, nie można zostawić, bo ja taki jestem. To się zmieni. Masz Ducha Świętego, zmień się. I to jest to samo jak o duszpasterze, bo ktoś mówi, bo ja mam, nie umiem tak nawiązywać relacji z ludźmi, na przykład, nie? To się zmień. To sobie zrób robotę z głową. Po prostu. Nie umiem. Umiesz. Wszystko możesz, tym co cię umacnia w Chrystusie. Masz problem z drugim człowiekiem, to się zmień. Albo zmień zawód. Zajmij się zwierzętami, na przykład, a nie ludźmi, nie? No bo wiecie, to jest też ważne takie dla nas, bo ja chcę, żebyśmy my, jako ludzie służby, nie mieli w głowie niczego innego, jak to, że jesteśmy na tej ziemi tutaj, aby służyć. No. Takie ważne. Po co tu jestem? Jestem tutaj, aby służyć. Mam służyć. Różnie, ale służyć. No i służyć ludziom. Bo ktoś powie to, ja służę Bogu. Ja mówię, a ja nie służę Bogu. Służenie Bogu to jest slogan. O! Powtórzę. Mężczyzna nasz. Tak! Bóg powiedział raz, usłyszałem dwa razy. Wiecie, to chodzi o to, że my musimy w praktyce zrozumieć, komu my służymy. My służymy drugiemu człowiekowi. Gdzież jest ten dobry szafarz, którego pozostawiłem nad trzodą swoją, mówi Pan. To nie, w ogóle Pana nie interesuje służba. Jaka służba Panu? No to w ogóle takie, wiecie, my używamy takich słów, bo to tak ładnie brzmi. No i natomiast to są słowa, które nie mają przełożenia na praktykę żadną. Bogu się nie służy. Okej? Służymy ludziom. Służymy ludziom. I teraz my musimy ludziom służyć sprawnie. Uczyć ludzi prawidłowo, duszpasterzować im sprawnie. Rozumiecie? I to jest nasza rola. Nie można tego zrobić byle jak. I nie robi się tych rzeczy na pół etatu. Sługą Bożym, w cudzysłowie, jest się na pełen etat. Dlatego ludziom służymy w pełnym etacie. W pełnym etacie. I tu znowu o co chodzi z pełnym etatem, to w głowie ten jest pełen etat. Tutaj. Mentalność służenia w pełnym etacie. Czyli zawsze ja będę duszpasterzował. Zawsze to będę robił. Jakby nie będę sobie robił od takich rzeczy, na przykład powiem o to, ja dzisiaj jemu nie będę. Nie, no masz tą owcę. Komuś innemu możesz nie duszpasterzować. To oczywiście, bo to nie każdy chce, żebyś mu duszpasterzował.
Jest to inna sytuacja niż to, co mówiłem wcześniej dzisiaj o temacie bycia apostołem, bo apostołem po prostu jesteś. Natomiast ktoś nie chce, żebyś mu duszpasterzował, ktoś nie chce, żebyś go uczył. I oczywiście ty nie jesteś dla niego wtedy duszpasterzem i nauczycielem. Ale jeżeli ty masz owce, to masz im duszpasterzować jak należy. Na najwyższym poziomie. I pierwszy, drugi list do Tymoteusza, Paweł mówi: ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami. Za kim poszedł Tymoteusz? On mówi, on poszedł za przykładem Pawła. Czyli Tymoteusz, on był klonem Pawła. Klonem w tej konfiguracji, że wartości pawłowe stały się wartościami Tymoteusza. Po czym poznajemy ucznia? Po tym, że przyjmuje nasze wartości. Rozumiecie? Uczniem nie jest ten, kto słucha doktryny, którą głosimy. Uczniem twoim jest ten, a ty dla niego jesteś nauczycielem, kto przyjmuje twoje wartości. Owca przyjmuje wartości pasterza. Jeżeli owca nie przyjmuje wartości pasterza, to nie jest jej pasterz, a to nie jest jego owca. I na siłę nie można tego w ogóle połączyć. Bo Paweł miał pewną koncepcję życiową. I on z tą koncepcją życiową wszedł w życie Tymoteusza. I ty musisz ze swoją koncepcją życiową wchodzić w życie ludzi. Ze swoją koncepcją życiową. Ty nie możesz wejść do ludzi z jakimś tam słowem z Biblii, z jakąś tam doktryną. Duszpasterstwo polega na tym, że ty wchodzisz w życie człowieka ze swoją koncepcją życiową. Swoja koncepcja. Ktoś powie, tu chodzi o koncepcję Bożą. Znowu ucieczka. Paweł mówi, poszedłeś za moją nauką. Paweł nie mówi, poszedłeś za nauką Bożą. Jeżeli ktoś odchodzi od twojego życia i mówi do ciebie, ja nie będę szedł za tobą, tylko będę szedł za Jezusem, to jest to uciekinier. Bo Królestwo Boże nie jest tak zbudowane. Królestwo zbudowane jest jak rodzina, hierarchicznie. Bo wszystko na świecie zbudowane jest jak rodzina. Wszystko jest zbudowane jak rodzina. Bóg, który jest Ojcem, zbudował rzeczywistość jak rodzinę. Wszystko, jak się rozejrzysz dookoła, jest jak rodzina. Firma jest jak rodzina. Rozumiecie? Jest dyrektor, są pracownicy. Zawsze rodzina. Wszędzie tak będzie. Kościół zbudowany jest jak rodzina. Wszystko na świecie zbudowane jest jak rodzina. Rodzina zwierząt, roślin, rozumiecie? To wszystko są w ogóle rzeczy rodzinne. To jest jakby branie zawsze pewnego wzorca, tak? Z kogoś, kto jest w jakimś sensie nad tobą. I w ogóle tak wszystko. Przecież spójrzcie na nas, na przykład na nas wszystkich tutaj, że nie wiem, kupujesz sobie książkę. I zaczynasz czytać tą książkę. Co ty tam robisz? Kupiłeś tę książkę Kenneta Hagena? Wiesz, co robisz? Właśnie bierzesz z niego przykład. Idziesz za nauką Kenneta Hagena. To ty nie idziesz za nauką Bożą. To nie jest nauka Boża. Biblia, bierzesz Biblię. Czytasz Biblię. Co ty czytasz w tej Biblii? To jest jakiś komentarz do jakiegoś zjawiska duchowego, rozumiecie? Bo tym jest Biblia. Za czym ty idziesz? Za koncepcją tego, kto to napisał. Tego nie napisał Bóg. Bo gdyby to Bóg napisał, to by nie narobił takich błędów.
Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. Teraz jak jakby redagowałem duchowo ten list do Galacjan, to zobaczyłem taką rzecz, że on się urywa przynajmniej w dwóch miejscach. On jest urwany. To jest coś takiego, że i on jest złożony, wiecie, są trzy elementy przynajmniej, trzy elementy w liście do Galacjan, trzy fragmenty są znalezione, które są złożone w jeden list. Jest taka nieudaczna próba połączenia myśli, że na przykład Paweł rzekomo przechodzi z jednej myśli do drugiej, tylko tam jest dziura. To, wiecie, nikt z nikim nie rozmawia w ten sposób, na przykład usiądę sobie z Michałem i rozmawiam z nim na jakiś temat i rozmawiamy sobie o czymś, nie wiem, o czym, o samochodzie i w pewnym momencie ja kończę zdanie i zaczynam na temat kaczki. Tak nikt nie rozmawia, to nie, tak się nie komunikuje do ludzi. Ktoś by popatrzył, w ogóle, nie, to też nie w ten sposób, to coś się gdzieś kończy w jakimś momencie, natomiast w liście do Galacjan jest coś takiego, że się urywa, jest jakiś fragment, następny znów się urywa i jest znowu jakiś fragment. I oni to sobie połączyli, bo uważam, okej, tak jakby próbowali to skleić, skleili to, o, mamy list do Galacjan. Nie, to jest koncepcja ludzi, którzy to skleili. Przejście takie swobodne z jednej myśli do drugiej, wiecie, to nie w ten sposób. Więc mówię, zawsze idziemy za czyjąś nauką, idziemy za czyimś sposobem życia. Ktoś na przykład, wiecie, są tacy ludzie mocno nastawieni anarchistycznie i mówią, ja sam sobie wyznaczam kierunki. W ogóle nie ma ludzi, którzy sobie sami kierunki wyznaczają, wiecie o tym. Nie ma takich ludzi na ziemi. W ogóle my, czy chcemy, czy nie chcemy, to małpujemy z innych ludzi. W ogóle moda. Wystarczy na modę spojrzeć, na to, w co się ubieramy. Rozumiecie? Jest odpowiedni czas i ludzie w 90% ubierają się w podobny sposób. To są podobne style. Nawet jak jest taki miszmasz w modzie, jak jest dzisiaj, to jest to coś podobnego. Na przykład rzadko, jakbyś zareagował dzisiaj, bo jakoś tego nie widać, że idzie facet na przykład w jakimś takiej szacie, jak za czasów Jezusa się chodziło, przypasany pasem, z brodą, z kijem. Tak jak to było z tego czasu normalne. Nie ma takiego czegoś, bo to coś przestało działać jako wzorzec. Pojawił się nowy wzorzec. My zawsze bierzemy z kogoś przykład. Takie gadki, że my jesteśmy tacy bardzo indywidualni, tylko z Pana bierzemy przykład. Ja mówię, jak bierzesz z Pana przykład, na dzień dobry się obrzezaj. Jak jesteś kobietą, to masz problem. Rozumiesz? Po drugie, zacznij zachować się jak Pan. Rozumiesz? Tak jak on. Po prostu zacznij się tak ubierać, zacznij tak funkcjonować, tak się odzywać, zostań cieślą. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mów takich rzeczy. Jakiś sposób życia my absorbujemy z zewnątrz. I co mówi Paweł do Tymoteusza? Ty poszedłeś za moim. Paweł musi mieć o sobie bardzo wysokie mniemanie. Jako duszpasterze czy nauczyciele musimy mieć wysokie mniemanie o sobie. Bo człowiek bez wysokiego mniemania o sobie nie będzie mógł powiedzieć drugiemu człowiekowi, chodź za moją nauką, chodź za moim sposobem życia, chodź za moją wiarą. Dlaczego? Bo ten człowiek nie będzie wierzył w to, co mówi. Ty musisz być pewny tego, że twoja nauka jest prawidłowa, że twój sposób życia jest prawidłowy. Ty musisz wierzyć w takie rzeczy. Jeżeli nie będziesz w to wierzył, to ty nie powiesz tego drugiemu człowiekowi. Ty nie zaproponujesz mu takiego czego, bo to był strzał w kolano dla niego. Dlatego duszpasterz czy nauczyciel musi być pewny siebie. Pewny siebie. Nie jest pewny siebie, niech zmieni zawód. Pewny siebie. Do nas często ludzie mają pretensje, mówią, bo ty mówisz, że to jest takie i takie. Ja mówię, bo to jest takie i takie. A skąd ty wiesz? Skąd to mówisz? Przecież mówię ci, że to jest takie i takie. Ale tamten powiedział, ja mówię, to idź za jego nauką i jego sposobem życia. Zmień nauczyciela.
mój sposób życia, moja wiara. I ja wokół tego buduję królestwo. Powtórzę to. Wokół tego buduję królestwo. Wokół mojej nauki, mojego sposobu życia, mojej wiary. Wokół tego buduję moje życie. I wokół tego królestwo powstaje. Rozumiecie? I to jest zamysł Boży. Wielu ludzi, którzy są tak zwanymi zwolennikami globalnego zjednoczenia Kościoła, to oni twierdzą, że bo to chodźmy wszystko, zróbmy wspólnie. Nie zróbmy wspólnie, bo w ogóle nie tak jest zbudowane królestwo. W Królestwie Bożym są ludzie, którzy gromadzą wokół siebie innych ludzi. Rozumiecie? I w ten sposób budują królestwo. Są za to odpowiedzialni, winni być odpowiedzialni, ujmę to w ten sposób, tak? I winni być nienaganni we wszystkich swoich przekonaniach i sposobie życia. W tym momencie będzie to działać. Natomiast musimy zrozumieć, że dla ludzi, którzy są wokół, to nasz sposób funkcjonowania, przykład naszego życia jest podstawą duszpasterstwa i nauki. Nie możesz ludziom duszpasterzować inaczej niż jesteś. Rozumiesz? Nie możesz ludzi uczyć czegoś, co w twoim życiu nie funkcjonuje. Jak tego ich nauczysz? Jak ich nauczysz tego? Jeżeli ja na przykład komuś mówię, nie wiem, o pieniądzach, ok? To ja jestem zobowiązany do tego, że jak ten człowiek do mnie przyjdzie i powie tak, Artur, wierzę w to, poprowadź mnie dalej w tym temacie, to ja go będę musiał poprowadzić. Rozumiesz? Ja nie powiem do niego, wiesz, idź do szkoły, jakiejś tam w ogóle związanej z biznesem. Nie. Jak ja mówię na temat rodziny, to ja będę musiał tego człowieka poprowadzić w tą stronę. Rozumiesz? Ja będę musiał dać przykład życia. Przykład życia. Dlatego duszpasterz i nauczyciel to jest człowiek, który przede wszystkim musi to, czego uczy, stosować do swojego życia na dzień dobry, bo jak on tego nie zastosuje do swojego życia, ja mówię tak bardzo obrazowo, to on nie będzie posiadał tego w środku. On nie będzie miał tego sposobu życia, o którym uczy. Bo Paweł miał ten sposób życia w środku. W środku. W środku. Rozumiesz? W środku. Jak ja na przykład mówię do ludzi w kościele, nie bój się i nie lękaj, ok? To ja muszę się nie bać i nie lękać. Jak pójdziesz ze mną gdziekolwiek na świecie, w jakiekolwiek miejsce, zobaczysz, że ja się nie boję i nie lękam. Rozumiesz? W ogóle nie mam takiej funkcji w sobie. Dlaczego? Bo ja cię o tym uczę. Uczę cię, jak się nie bać i nie lękać. Rozumiesz? Nie mogę ci powiedzieć, nie bój się, nie lękaj i trząść portkami przed problemem życiowym. To w ogóle jest, rozumiecie, to jest jakaś hipokryzja, która jest pełno wszędzie. Nie wolno takich rzeczy robić nam, bo my nie będziemy wiarygodni w duchu. Nawet jeśli na poziomie psychofizycznym ty będziesz wiarygodny, to w duchu nie będziesz. Ja na przykład wiem jedno, mi nie można zarzucić rzeczy na poziomie hipokryzji. Mi tego nie można zrobić. Można mi zarzucić różne rzeczy, bo się ludziom mogą nie podobać różne rzeczy w moim życiu. Ja rozumiem, bo są gusta i guściki i to jest w porządku. Natomiast nie można mi zarzucić odstępstwa od tego, co głoszę, a jak żyję. Tego mi nikt nie może zrobić. Po prostu. Bo i tobie też, ty musisz też mieć takie miejsce w życiu, że tobie nikt tego nie może zrobić.
być człowiekiem, który odważnie, że tak powiem odważnie, pewnie z podniesioną głowę, któż może udowodnić mi grzech? Któż mi może to udowodnić? A wy mówi, ty poszedłeś za moją wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Czyli widać, że tutaj charakter odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko Pawłowe przekonania, ale też charakter. Bo te pierwsze trzy elementy, moja nauka, mój sposób życia, moja wiara, odnosi się do przekonań wprowadzonych w praktykę. Ale te trzy kolejne, wyrozumiałość, miłość, cierpliwość, są elementy charakteru człowieka. Paweł mówi, ty przyszedłeś za tym. Poszedłeś za tym. Bardzo dobrze zrobiłeś, Tymoteuszu. W ogóle wiecie, że my produkujemy ludzi według naszego rodzaju. Zawsze wyprodukujesz człowieka według swojego rodzaju. Boisz się, wyprodukujesz lękliwy kościół, lękliwą służbę, lękliwą grupę domową, lękliwych ludzi. Rozumiesz? Wyprodukujesz. Oni będą powściągliwi, oni będą 15 razy się pytać Pana, oni będą się zastanawiać. Mędrców takich wyprodukujesz. Będą myśleć, czy to na pewno od Boga, czy to nie od Boga. A dlaczego takich masz ludzi? Bo się boisz. Nie dlatego, że jesteś taki mądry. Rozumiesz? Nie dlatego. Ja ostatnio tutaj rozmawiałem sobie z kimś i mówiłem taką ważną rzecz na temat przebudzenia. Wiecie? Że przebudzenie składa się jakby z dwóch rodzajów ludzi. Tak to nazwę, nie? Pierwszy rodzaj ludzi to są ludzie, którzy są niezrównoważeni do końca. Niezrównoważeni ludzie. To są ludzie, którzy mają przerost odwagi nad mądrością. Rozumiecie? To są taki rodzaj ludzi. I drugi rodzaj ludzi to jest rodzaj ludzi bardzo stabilnych, silnych, stabilnych i spokojnych. Tak to nazwę. I ci drudzy robią bazę wyjścia dla tych pierwszych. Ci pierwsi bez tych drugich to by się rozpadli w kawałki. Ale dlatego, że są ci drudzy, to ci pierwsi mogą w ogóle uderzyć, tak? Bo ci drudzy tego nie będą robić. Z różnych przyczyn tego nie będą robić. Będą działać również, ale nie w taki sposób. Rozumiesz? Bo trzeba mieć szajbę, żeby pewne rzeczy zrobić. Rozumiecie? Musi być jakiś odpał w głowie, żeby pewne rzeczy zrobić. Ale potrzebny jest ktoś z tyłu, kto będzie pilnował takiego kogoś, żeby on się nie zabił sam o ścianę. I ten rodzaj zespołu powoduje w ogóle, że przebudzenie może się przesuwać. Nie? Ci z tyłu idą stabilnym krokiem, stawiają krok, to stawiają nogę. Stawiają krok, to stawiają nogę. A ci z przodu latają jak petardy. Wiecie? I to dobrze idzie wtedy. To się przesuwa do przodu. Tutaj Paweł pokazuje, że charakter ma ogromne znaczenie. Ty jako duszpasterz musisz pokazywać ludziom, przede wszystkim tym, którzy nie są do końca zrównoważeni, ale też wielu innym, tak? Czym jest prawidłowy charakter? Ty nie możesz go opisać na manekinie, na książce. Ty nie możesz powiedzieć, Jezus taki był. Co kogo obchodzi, jaki był Jezus? To nie obchodzi takiego człowieka, którego uczysz. Człowieka obchodzi, jaki ty jesteś, w którym ten Jezus jest teraz. To go obchodzi. A nie jaki charakter miał Jezus. Ja znam masę opisów charakteru Jezusa, bo Jezus był taki, bo Jezus był taki. Ja mówię, Jezus jest miliony lat świetlnych stąd. Taki numer jest. Jedyna łączność z Nim jest przez Świętego Ducha. Mówię, rozumiesz ten numer?
On jest w innym wymiarze. Co ty do niego pójdziesz i powiesz, jaki ty tam masz charakter? Charakter Jezusa ma się wybijać we mnie. A owca, którą ja kształtuję, ma patrzeć na mnie i mówić: Artur, ja idę za twoim charakterem. A ja mam tą owcę pociągać do mojego charakteru. Rozumiecie? Wyrozumiałość, miłość, cierpliwość są rzeczy związane z owocem odrodzonego ducha. Rozumiesz? To jest owoc twojego odrodzonego ducha, owoc twojego odrodzonego życia. To twój charakter. Ty poszedłeś za moimi prześladowaniami, cierpieniami. To są te negatywne strony życia chrześcijanina i sługi Bożego. I teraz Paweł mówi do Tymoteusza: nie unikałeś tego, widząc, że ja nie unikałem. Paweł nie bał się mimo trudności, mimo kłopotów i do Tymoteusza mówił: ty za tym też poszedłeś, Tymoteuszu, też się nie boisz. Nie boisz się, że chcą cię zabić, nie boisz się, że chcą ci zabrać coś. Poszedłeś za tym, Tymoteuszu, co ja tobie pokazałem. Dlaczego Tymoteusz za tym poszedł? Bo to u Pawła zobaczył. U Pawła. Paweł był w ogóle kombinator. Wziął tego Tymoteusza. Znacie się Tymoteusza. Tymoteusza matka była Greczynką, a ojciec nie był Grekiem. Tymoteusz był z mieszanej rodziny. Matka była Żydówką, a ojciec Grekiem. O, matka Żydówką, ojciec Grekiem. On miał prawo do tego, bo to się dziedzictwo żydowskie po matce się przyjmuje, nie po ojcu. To jest dziedzictwo po matce. Czyli to, że na przykład jest małżeństwo, gdzie Żyd jest ojcem, a matka jest nie Żydówką, to nie stanowi człowieka, nie robi człowieka Żyda. Ale każdy, którego matka była Żydówką, a ojciec był nie Żydem, ma prawo ubiegać się o paszport Izraela. Rozumiecie? Każdy o to ma prawo. I teraz Paweł wiedział, że Tymoteusz ma prawo do bycia Żydem, natomiast to, że jego ojciec był Grekiem, skreślało Tymoteusza w praktyce z funkcjonowania w żydowskiej społeczności. W dodatku Tymoteusz nie był obrzezany według porządku mojżeszowego, to w związku z tym się nie zaliczał w ogóle do elity, prawda? No to teraz Paweł co robi na dzień dobry? Mówi: Tymoteusz, musimy wjechać do Jerozolimy, ale żeby wjechać do Jerozolimy, musimy cię obrzezać, bo będą chcieli nas tam zatruć. I on widzi tego Pawła, który ma koncepcję, jest odważny, nie boi się konsekwencji, jednocześnie umie działać w danych sytuacjach. On z niego bierze przykład. Ludzie przykład z nas muszą brać. Nie wolno nam uciekać od bycia przykładem. Mamy być jako duszpasterze przykładem na dzień dobry. 1 Tymoteusz 1,3. Prosiłem cię, żebyś pewnym ludziom przekazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Paweł pokazuje, że jednolitość nauki jest mega istotna. Paweł pokazuje, że jeżeli nauka jest rozbita, to wspólnota nie ma prawa funkcjonować. Rozbicie nauki. Nigdy nie możecie pozwolić, aby środowisko, w którym się znajdujecie i które nauczacie, miało rozbitą naukę. Tego nie wolno zrobić. Nie wolno powiedzieć ludziom: czytaj jakie chcesz książki, czy oglądaj jakie chcesz filmy i szukaj Boga. Bo nie wiem, co on znajdzie. Rozumiesz? Bardzo dziwne rzeczy może znaleźć. Dzisiaj w ogóle w internecie głosi się Ewangelię na takie, głosi się, powiem tak, przedstawia się jako człowiek królestwa w taki sposób, że ja się na to czasami patrzę, mówię: nie wiem, co trzeba mieć w ogóle w głowie, żeby w ten sposób działać, no. Dzielić się takimi myślami, takimi przestrzeniami w ogóle. Ludzie, którzy są wokół was, oni muszą mieć podaną jednorodną naukę. Zawsze twoja nauka musi być jednorodna.
Nie może być w niej odpałów, sprzeczności. Nie może w niej być rzeczy, które są sobie jakby zaprzeczają na poziomie prawdy. Nie może w niej też być takich globalnych znaków zapytania. Takich domyśl się. Tak być nie może. Nauka zawsze musi być klarowna, jasna, jednolita. Różne namaszczenia nam towarzyszą. Jedni możemy przekazywać rzeczy od tej strony, inni od tamtej strony lepiej. To jest jakby to nie jest tak istotne. Ale ona musi być jednolita, ta nauka. Brak jednolitości nauki powoduje, że... Zobaczcie, co jest ciekawe. Jak ktoś od nas odchodzi, to on jakby ma problem z jednolitością nauki generalnie. Bo gdyby tej jednolitości nauki u nas nie było, to by nie było takiego problemu. U nas by dużo ludzi nie odeszło, gdyby było takie przyzwolenie na to, że nauka nie jest jednorodna. Tak jak na przykład w różnego rodzaju kościołach, nie wiem, w kościołach zielonoświątkowych jest na przykład. Tam zapytasz w tym samym zborze dwóch ludzi o podobną rzecz, to mają inne zdanie. Rozumiecie? Jeden mój znajomy powiedział, że jak pojechał na sobór taki ten zielonoświątkowy, mówi to na tym soborze zielonoświątkowym, to mówi, ja widziałem różne rzeczy, ale oni tam w ogóle nie mogli się porozumieć, w ogóle. W ogóle pastorzy z Polski nie mogli się porozumieć, ale to nie na zasadach takich, tylko na takich zasadach czysto merytorycznych czasami. W ogóle co ma być pierwsze, co ma być drugie, to oni tam nie przeszli do jakichś grubych rzeczy. Tak, nie zgadzają się. Rozumiecie, jak to się trzyma wszystko? Przez kompromis. Bo nikt nie wchodzi komuś w paradę. Oto to się umówi w ten sposób, że mówi, nie wchodźmy komuś w paradę. I wszyscy nazywajmy się Kościołem Zielonoświątkowym. W ogóle wiecie, nie ma takiego bytu w Polsce jak Kościół Zielonoświątkowy. To jest imaginacyjny byt. Bo ty pójdziesz do Kościoła Zielonoświątkowego w jednym końcu Polski, a potem do drugiego, to tutaj w jednym zobaczysz ludzi, którzy nie wierzą w uzdrowienie, nie wierzą w to, że chrześcijanin może mieć demona. Oni uważają, że kobieta to jest tylko po to, żeby siedzieć w domu i garki myć. A pojedziesz na drugi koniec Polski i zobaczysz tak. Hillsong, proszę ciebie, światła, mgłę, człowieku i Kongo wszystko. I to jest ten sam Kościół Zielonoświątkowy. I oni się zjeżdżają potem na sobór. Jedni, proszę ciebie, w takich starych garniturach z lat 60., inni, proszę ciebie, jak tyś tacy w ogóle wiesz, i oni tam w ogóle nie mogą się porozumieć. I to jest naprawdę realne. W Kościele katolickim jest inaczej, bo tam jest po prostu łapa nad wszystkim. Tam to jest krótki kaszel, ale też są podzielenia. Tylko tam ze strachu różne rzeczy się nie dzieją, bo tam jest łapa, nie? Natomiast tam są też mega podzieleni ludzie. Mega podzielenie. I teraz, natomiast widzicie, a mówi się o jedności, bo jedność jest rozumiana w ten sposób, nie kłóćmy się, to jest jedność. Tylko, że nie kłócić się można na tysiące różnych sposobów. Rozumiecie? Nie kłócić się. Można się nie kłócić po prostu dlatego, że podejmuję decyzję, że się nie będę kłócił i przyjmuję, prawda, bez kontry jakieś kłamstwo. Ja się też nie kłócę wtedy. To się nazywa ładnie bycie spolegliwym. Prawda? Nie kłócę się. Mówimy o fundamentalnych prawdach, nie mówimy o rzeczach drugorzędnych, gdzie normalną rzeczą jest to, że wielokrotnie poddajemy się i nie chcemy w ogóle dotykać tematów z miłości. A to jest w ogóle inny, ja nie o tym mówię w tej chwili. Ja mówię o tym, że nauka, fundamentalna nauka musi być jednorodna. Nie tylko, przyjaciele, teoretycznie, ale w praktyce. W praktyce. To znaczy nie na zasadach takich, że tylko my się zgadzamy z doktryną, tylko na przykład my się musimy zgadzać z działaniem zgodnym z doktryną. To jest jednorodna nauka. To jest
jednorodna nauka. Jak mówimy na przykład, że z Bogiem chodzimy odważnie, to teraz wprowadzamy odważne ruchy. Jak ktoś na przykład mówi, a ja nie wprowadzę odważnego ruchu, no mi to ty się nie zgadzasz z nauką. A zgadzam się, zgadzam. Nie, nie zgadzasz się, bo jesteś zestarany. Dlatego się nie zgadzasz. Bo w praktyce cię nie ma, rozumiesz, w tym, w czym miałeś odwagę uwalniać. Bo cię tam nie ma, to ty się nie zgadzasz. Jak prowadzimy ludzi? Przede wszystkim po ojcowsku. Ojcostwo to jest drugie imię duszpasterza. Oczywiście problem zaczyna się wtedy, kiedy pasterz sam nie wie, co to znaczy jest ojcostwo i nie doświadcza ojcostwa. Wtedy mamy kłopot i to bardzo duży. Duszpasterz musi czuć się bezpiecznie, musi być świadomy tym, że między nim a Bogiem jest prosta zależność ojciec-syn. Rozumiecie? Duszpasterz musi czuć się synem Boga. Prawdziwie. Nie z nazwy. Nie z nazwy. I prowadzić ludzi należy po ojcowsku, bo musimy ludziom stwarzać środowisko rodziny. Rodziny. Definicja jest prosta. Chcesz, żeby ludzie byli przy tobie? Muszą cię pokochać. Odejdą od ciebie tylko ci, którzy cię nie kochają. I koniec. Ludzie nie będą przy tobie dlatego, że ty powiesz, ja jestem liderem, ja jestem pastorem, ja jestem kimś tam, ja jestem kimś i masz mnie słuchać. Nie będą. Mogą milczeć. Oczywiście do jakiegoś momentu zaznaczam. Mogą milczeć. Ale to nie oznacza, że oni będą w środku, w swoim sercu zgadzać się w ogóle z tą formułą. Ale jak cię pokochają, to nawet jeżeli nie będą się zgadzać z różnymi sprawami na początku, rozumiesz, to miłość, która jest między wami, przykryje ich problem. O, przykryje. Musisz stworzyć zawsze środowisko miłości dla ludzi. Środowisko. Ono musi być stworzone. I powiem wam, że to jest najsłabszy punkt naszego zespołu. Wytwarzanie miłosnego środowiska. To jest najsłabszy punkt. I o to musimy dbać. Bo to jest nasz słaby punkt. I diabeł nie będzie nas mógł uderzyć w inne sprawy. Rozumiesz? Ale są takie słabe punkty na ciele człowieka, że ktoś, kto wie, że one są słabe i cię tam uderzy, to cię powali. Dlatego my musimy zrozumieć, że dla ludzi mamy być realnymi ojcami. Dla ludzi, którzy są do naszego życia dani jako owce. Prowadzimy dalej ludzi profesjonalnie, czyli my nie możemy tego robić amatorsko, musimy być w tym dobrzy. Dobrzy, musisz być dobry, nie znasz się inaczej, to musisz się dowiedzieć. Ktoś mówi, ja nie wiedziałem, że tak to działa, więc się dowiedz. Skąd mam się dowiedzieć? Nie wiem skąd, z Google'a. Rozumiesz? Skąd się tam dowiedz? Poproś Boga, On ci zaraz pokaże, skąd się masz dowiedzieć. Jak funkcjonuje ludzka psychika, jaki jest człowiek, rozumiecie? Wszyscy ludzie mają podobne rzeczy. Dowiedz się, jak to działa. Bądź profesjonalny w prowadzeniu ludzi. Dalej, prowadzimy ludzi rzeczowo. Bardzo rzeczowo duszpasterzujemy ludziom. Ludziom nie duszpasterzujemy w sposób rozlazły, pod tytułem, że no wiesz, a to jest takie, ale jak tu ustaniemy, to jest takie, a z tej strony to jest takie. Nie. Ludzie oczekują jasnych i klarownych dyrektyw duchowych. To niekoniecznie jest powiedzenie, masz zrobić to i to, ale tam musi być rzeczowa, konkretna sprawa. Trzeba zrobić w tą stronę ruch, a potem w tą stronę ruch. I koniec. Działa. Wiesz, ja mówię w tej chwili bardzo w ogóle jakby obrazowo, ale to trzeba przekazywać.
Na różne sposoby, ale to właśnie tak, a nie, że domyśl się, poczekaj, tak jak się mówi. Ludzie, ja pamiętam, jak właśnie jeszcze raz wspomnę, byłem w kościele zielonośrodkowym, jakieś tam był jakiś problem, rozmawiałem z kimś, no musisz się modlić. Albo mówi, post musisz wziąć. Pość i się módl. Pość i się módl. Ja mówię, poszczę i modlę się, no dobra, nic. Kiedyś miałem taki problem, już usługiwaliśmy, i z tym problemem zacząłem dzwonić do moich znajomych pastorów. Zadzwoniłem chyba do 5 czy 6 takich pastorów. Każdy z nich mi podał rozmydloną rzecz jakąś. W ogóle żadnej rzeczowej informacji mi nikt nie podał. Ale innym razem poznałem potem takiego pastora i on mi podawał rzeczowe informacje. Na przykład, pamiętam, mieliśmy pierwszy kościół i miałem taki problem z taką osobą. Ta osoba strasznie chciała czymś tam zarządzać, a była jeszcze niezdolna do tego, nie? Ja się z tym pastorem dzieliłem w ogóle takim, mówię, a on mówi, ale to daj zarządzać jej, tej osobie. Ja mówię, ty, ale ona coś zawali. A on mówi, no niech zawali. Przyjdź już do Boga najpierw teraz, przynieś to. Powiedz, Panie Boże, ustanawiam w tej chwili ochronę dla tego zjawiska. I daj, niech się poślizgnie. Niczego się nie nauczy lepiej, jak się nie poślizgnie na tej sprawie. Rozumiecie? Dzisiaj już wiem, jestem w stanie to powtórzyć, bo to nie jest moja myśl. Ja nie pamiętam, czy ja to któregoś ja prezydenta Stanów, że najlepszym sprawdzianem, już nie pamiętam, czy ja to powiem, ale najlepszym sprawdzianem, tak, najlepszym sprawdzianem w ogóle charakteru człowieka jest dać mu władzę. Dać mu jakiś zarząd i zaraz się okaże. Jakikolwiek zarząd komuś dać, czemukolwiek, liderstwo. Daj liderstwo, zobaczysz, jaki ma charakter. To nie trzeba nic więcej, to trzeba tylko dać komuś odpowiedzialność za coś. I co? I prowadzimy ludzi prozespołowo. Nie prowadzimy ludzi inaczej. Funkcjonujemy jako Kościół, funkcjonujemy jako zespół. Działamy prozespołowo. W ogóle Kościół to jest formacja prozespołowa. Że jakby łączymy życia ludzi z życiem innych ludzi. Ludzie będą do ciebie przychodzić i mówić tak. Co mam zrobić w tej sprawie? Na przykład mam konflikt. A ty wiesz, że ten konflikt to jest najlepsza rzecz, która się przydarza tej osobie w danej chwili. Bo działa prozespołowo. Bo ten konflikt zmienia tą stronę konfliktu i tamtą stronę konfliktu. Ten konflikt zmienia tych ludzi. Rozumiecie? Bo my w ogóle jesteśmy tak stworzeni przez Boga. A więc prowadzimy ludzi prozespołowo. Uzależniamy w pewnym sensie ludzi. Od miłości ludzkiej, od współczucia wzajemnego, od miłosierdzia, od relacyjności. Ludzie często mówią, Panie, naucz mnie kochać. Wystarczy w ogóle wejść w interakcję z człowiekiem, jednym, drugim, trzecim, zaraz zobaczysz, jak nastąpi przyspieszona edukacja miłości w twoim życiu. Przyspieszona edukacja. Tylko wejść w interakcję. I ostatni element. Jak nauczamy? Przede wszystkim systematycznie. Nasze nauczanie wobec ludzi nie może być rzuceniem czegoś co jakiś czas. Systematycznie nauczamy. I co? Cyklami. Pamiętajcie, działania cykliczne w nauczaniach są najlepsze. Nauczasz cyklami, rozumiesz? I przesiewasz formułą proroczą. Tak się robi. Cykliczne nauczanie i prorocza korekta. Cykliczne nauczania i prorocza korekta. I to rośnie wtedy. Ale zawsze cyklami. Nie od czapy. I również jak indywidualnie prowadzimy człowieka, to też musimy mieć plan na prowadzenie człowieka. Wiecie, że musicie mieć plany na prowadzenie ludzi, nawet pojedynczych. Pojedynczy musisz mieć plan. Masz grupę domową, miej plan na tych ludzi.
miej zeszyt, przychodzą tacy i tacy ludzie tutaj. Ten przychodzi częściej, ten rzadziej, przyglądasz się ich życiu. Ten w ogóle nie angażuje się w nic, ale tamten w ogóle już chce rozmawiać. Jak on chce rozmawiać, to teraz ja patrzę, w jaki sposób zagospodarowywać tego człowieka. Jaka jest baza naszego nauczania? Prawda, łaska, wiara, tożsamość, sukces osobisty, miłość i służba. Siedem elementów, które stanowią bazę naszego nauczania. Wszystkiego, co robimy. Prawda, łaska, wiara, tożsamość, sukces osobisty, miłość i służba. I te siedem rzeczy, na nich musi być zbudowany system naszych nauczeń. My nie potrzebujemy innych rzeczy robić. My tak naprawdę tą bazę możemy mieć do końca naszych dni tu na ziemi. Jeżeli my nauczymy się przekazywać odpowiednie cykle, rozumiecie, z tej bazy, to będziemy mieli odpowiednio przygotowywanych ludzi. Nie wypasionych teologicznie. Ale ludzi, którzy są naprawdę przygotowani do życia i do działania. I jeszcze takie trzy rzeczy związane w ogóle z nauczaniem. Bardzo ważne jest rozpoznanie prorocze czasu, czyli zgodnie z proroczym czasem nauczamy. Perspektywa prorocza wyznacza nam czas nauczania. Czas wpływu. Jest czas wpływu takiego, a potem jest czas wpływu innego. Nie ma rozpierduchy w duchu, rozumiecie? To naprawdę ten Bóg jest Bogiem porządku. Jest uporządkowane wszystko. A więc zgodnie z proroczym czasem. Po drugie, zgodnie z potrzebą przyglądamy się, jak na bieżąco kształtują się ludzie wokół nas. Na bieżąco. Czasami musimy zejść z pewnego miejsca. Wydaje nam się, że ktoś już jest tak bardzo, tyle już rozumiesz, tyle już powinieneś wiedzieć, tyle już wiesz, już powinieneś to wszystko ogarnąć. Ale on nie ogarnie. Nie wiem, dlaczego nie ogarnie. Ale wystarczy czasami, że zajdziesz z drugiej strony do zjawiska, i okazuje się, że ten człowiek przyjął to, co potrzeba. No i oczywiście zgodnie z doraźnym prowadzeniem Świętego Ducha, bo On tobie może w danej chwili coś zmienić. To jest ważne, żeby tego posłuchać. On nie robi tego często, wbrew wszystkiemu. Często ludzie mówią, cały czas Duch Święty mi coś tam pokazuje. Nie, Duch Święty to jest bardzo uporządkowana postać. Ale czasem jest tak, że on w ogóle daje ci impuls, mówi, zmień teraz to. I koniec. I zresztą sobie zmień. Ja mam taki przykład. Kiedyś byliśmy na usłudze tam pod Zieloną Górą chyba i nocowaliśmy w różnych miejscach. Ja nocowałem u takiego pastora jednego, chyba Norbertu innego, już nie pamiętam, jak to było. I ten pastor taką rzecz mi fajnie powiedział. Ja to pamiętam do dzisiaj. Powiedział mi dwie bardzo ważne rzeczy. Jedno z nich często mi przypomina Duch Święty, kiedy sobie nadwyrężę gardło. Przypomina mi to, bo ten pastor mi powiedział, mówi, pamiętaj, on w ogóle prorokował do mojego życia. To były początki naszego działania, mówi, pamiętaj o takiej ważnej rzeczy, mówi. Mikrofon jest przede wszystkim po to, żebyś nie zdarł sobie gardła. To pamiętam w ogóle. A drugą rzecz powiedział, taką fajną historię mu powiedział, człowieku, który był u nich we wspólnocie i mówi, to jest taki człowiek, mówi, my prowadzimy progresywnie kościół i uczymy ludzi samodzielności, uczymy w jaki sposób w biznesy mają wchodzić, w ogóle, no i tak się u nas ludzie kształtują. No ale mówi, mam jednego człowieka, który w ogóle jest, no nie można go zresocjalizować. On w ogóle nie buduje swojego życia.
I mówi, ale jest coś dziwnego z nim. Żeby mógł, to by w tym kościele nocował. Jest tu zawsze pierwszy. On tutaj sprząta. On tu wszystko robi. On w ogóle, o której byś do niego nie zadzwonił, to on przyjdzie, on będzie działał, nie? I kiedy się tak modliłem, mówię, Panie Boże, co ja mam z nim zrobić? Mówi, nie ma żony. Mówi, nie ma dzieci. Pracuje gdzieś tam sobie po prostu, normalnie sobie żyje, ale się w ogóle nie rozwija szerzej. I Bóg do niego powiedział, mówi, bo ja go tutaj przysłałem, żebyście się nim zaopiekowali. Są ludzie, którzy będą się trafiać w twoim życiu i nie będą się rozwijać. Ale to są owce Boga. Problem jest, kiedy tych ludzi jest masa. To znaczy, że z tobą coś się dzieje. Ale będziesz miał ludzi, co pewien czas będą ci się tacy ludzie zdarzać. I oni będą w twoich wspólnotach, w twoim środowisku też, rozumiesz? Będą przy tobie, będą wierni. Oni nie będą ludźmi niewiernymi. Nie będą ci sprawiać problemów, to nie o to chodzi. Ale nie ruszą nigdy do przodu. Rozumiesz? Nie ruszą do przodu. I nie wolno zapominać, że w ogóle tacy ludzie są. Jeżeli w ten sposób będziemy prowadzić ludzi, będziemy uczyć też ludzi, nigdy na tym nie stracimy. Ja przypominam te rzeczy co jakiś czas, żebyśmy nie odchodzili od pewnego rodzaju standardów. Nie stracimy nigdy. To jest taki, rozumiecie, punkt bezpieczeństwa. A jeżeli to będzie rozwijane w Duchu Świętym, to o czym mówię, to na pewno będziemy zyskiwać. Na 100% będziemy zyskiwać.